Zapraszam na film o tokarce. Ale najpierw pytanie do Was. Jaką mam sobie kupić czwartą tokarkę? Mam tą tokarkę, mam TUCA25, mam Kowo S32 i chciałem na 220, żeby miało prześwit powyżej 35 mm. Jak będziecie mogli coś napisać, to piszcie. A my zaczynamy tak zwaną nową serię, którą będziemy razem teraz współtworzyć. Oczywiście będzie to seria dotyczyła małej tokarki, bo nie mam możliwości, żeby filmować z kimś przy dużej tokarce. Raz, że tam nie ma dostępu, raz jest daleko i tak dalej, i tak dalej. A tutaj widzieliście stół zrobiony i na tym stole będziemy sobie robić filmy. Tam z tyłu była osłona, ale ona jest zdjęta na potrzeby filmu. Ona nie będzie założona. Ja nie będę robił, jak to się mówi, takich rzeczy, detali, co mają latać, chlapać. Ta osłona przeważnie jest potrzebna po to, jak się robi na wodę z drugiej strony. A teraz po kolei. Oprzyrządowanie, jakie jest potrzebne do tokarki. Tu widzicie, mam kieł obrotowy MK1 na stożku. No wiadomo, że do tego będzie potrzebna tulejka MK2, bo tu jest stożek w tulei, w gildzie konika dwójka. No ten kieł już może pracować bez tulejki, ale jest, ten jest lepszy w stosunku do tego. Zobaczcie, jakie jest odsunięcie od średnicy. No dwa razy, a przy takich średnicach małych, przy małej tokarce to ma duże znaczenie. Tu jeszcze jest jeden kieł obrotowy. A to jest tak zwany kieł stały. I on tu jest z widią na końcu, czyli jest bardziej odporny na ścieranie. Ja tak się tyle lat przyglądałem i nie zwróciłem na to uwagi. I to symbol jest MTN02. Kolejne narzędzie, które nam się może przydać, to jest uchwyt wiertarski na stożku MK2. To jest samozaciskowe. To jest też samozaciskowy. No ten troszkę się przyciął, ale ten jest tak. On ma limit od 0 do 6 mm. Także jest, jak to się powiedzieć, bardzo dokładny. Tu jest jeszcze mniejszy, bo od 0 do 4. Także nie założymy dużego wiertła i dzięki temu on na pewno będzie ładnie nam chodził. Tutaj jest od 3 do 16. To nie znaczy, że w stali będę na tej tokarce wiercił FI16 wiertłem. Raz, że tokarka nie pociągnie uchwyt, a dwa, to nie jest tokarka do tachczenia takich dużych rzeczy. Tu po prostu jakbym w drzewie czy w tworzywie chciał przewiercić, no to wtedy użyję takiego uchwytu wiertarskiego dużego. Tutaj mam jeszcze jeden od 0 do 10. Też na stożku MK2. No i w takich pracach przy tokarce przyda się na pewno pędzelek. Tu mam tak zwany taki skrobak. Tam na jednym z moich poprzednich filmów widzieliście na pewno, jak ostrzę sobie taki skrobak, szaberek, tak to nazwany, pilnik płaski. Tu jest pilnik diamentowy. No tutaj są takie wkrętaki w środku, małe. Drugi zestaw szczęk, to są tak zwane szczęki zewnętrzne. O, tutaj są założone te szczęki, co są bardziej używane. Do tokarki na pewno przyda się komplet kół zmianowych. Ja mam tutaj koła jeszcze z tworzywa i powiem Wam, że one, to jest tak, mają swoją zaletę, że ciszej maszyna pracuje i założyłem sobie taki komplet kół, żeby jak najmniejszy mieć posuw, żeby w razie czego toczyć na jak najmniejszym posuwie. Tu jest fajna rzecz, to jest zacząłem dorabiać sobie okular do tej tokarki, ale to będzie oddzielny temat. Tutaj jest taka rzecz, której nie założyłem. To jest osłona uchwytu. Ona więcej zrobi złego jak dobrego przy takiej małej tokarce. No ale jak jest, to trzeba korzystać. Później kolejną rzeczą, którą nam na pewno się przyda, to jest mikromierz od 0 do 25. No i suwmiarkę. Suwmiarkę to tam w domu mam. Jak będę robił, to przyniosę. No i teraz tak, zaczynamy. Wiadomo, tu jest, to jest konik.
wrzeciennik, a w środku to, co jest zamocowane, to się nazywa wtedy wrzeciono. A tu jest suport. Myślę o dorobieniu skali do suportu złużnego. Tak samo może spróbuję dorobić tutaj do konika. Zobaczymy. Wszystko w swoim czasie. Na razie będziemy kręcić filmy. Tu jest skala przerobiona już na metryczną. Od 0 do 2 na 1 obrót. Tu została skala jeszcze stara. Ale tą też prawdopodobnie przerobię, jak będę więcej robił. I tak, żeby włączyć tą tokarkę, to musimy podnieść ten wyłącznik bezpieczeństwa, nacisnąć przycisk zielony i włączamy obrót. I tu możemy sobie regulować. A żeby zmienić obroty, to trzeba przełączyć do zera. Do zera i zmienić położenie na P, na prawe. I wtedy już mamy prawe obroty. Nie wolno zmieniać to w trakcie obrotów. Najlepiej jak jest tu na pozycji zerowej. Teraz przejdziemy tutaj do tyłu i zobaczymy tutaj. Zobaczcie, tutaj jest zmiana szybkości obrotów wrzeciona. I to są obroty tak zwane zajączek. To są szybkie, a to są wolne. To było ustawione na wolne. I teraz tylko zobaczycie sobie z tej strony. Teraz jest szybkie obroty. A przełączymy sobie i mamy wolne obroty. I ja przeważnie robię na tych wolniejszych. Tutaj kolejna dźwignia. To jest dźwignia do toczenia, do gwintowania. Tylko czasami się trzeba, jak to się mówi, koła zębate ustawić, żeby nie złamać po prostu. I tu jest w zależności od tego, przyłączamy lewo i prawo. I mamy tutaj takie kółko w obrocie, przekreślone, co to znaczy. Nie wolno tego zmieniać na obrotach wrzeciona. Nie wolno. I tutaj mamy lewo, tutaj mamy prawo. I teraz tam myśmy przejdziemy i zobaczycie, co daje tamten zmiana. Tamta zmiana daje to, że ten wałek, który się tu obraca, o, teraz mamy obroty, żeby teraz załączyć, to teraz mamy, idzie suport do tyłu. I teraz, żeby zmienić, żeby suport szedł do przodu, przełączamy na lewe. I teraz, tam jest nigdy, o, teraz dołączyło. Także, o, teraz mamy suport do przodu. No i myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Dość długi temat. Później będą dochodzić noże stopniowo. Ktoś powie, że za proste. Jak za proste, to niech sobie ogląda, jak to się mówi, filmy trudniejsze. A ci, co zaczynają, na pewno im się to przyda. Także nie wszystkie filmy są dla wszystkich. Nie. Filmy są przeznaczone dla tych, co chcą oglądać i obejrzeć. Ja oglądam czasami proste rzeczy, bo czasami wśród tych prostych rzeczy ukryte są jakieś trudniejsze. I to później człowiek żałuje, że tego na przykład nie ogląda. Także na dzisiaj to kończymy i piszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć. Później ja będę oczywiście kręcił swoje, po swojemu, a wy dodatkowo jeszcze będziecie mogli zobaczyć dodatkowo, co można na tej tokarce robić. Także na razie dziękuję. Zobaczcie, jak taka tarcza chodzi po kocowaniu, diamentowaniu dwóch boków. Praktycznie nie widać, że ona się kręci. Nie, gdyby nie to, że jest lekko słychać. Powiedzieć wam, że ta świerka nie miała w minionej tarczy już 44 lata, a ile ona wcześniej chodziła, no to nie wiem. 44 lata.
No może tam niektórzy słyszą, ale jeszcze jak ja im nie słyszę, to chodź. Zupełnie inna praca jest na takiej tarczy zdiamentowanej. No wiadomo, tamten ten przyrząd to jest taki prototyp na szybko zrobiony. Trzeba będzie go dopracować i wkrótce może wam pokażę nową wersję tamtego przyrządu. Oczywiście diament może będzie inaczej zdiamentowany. Także wkrótce zobaczycie kolejną rzecz. Widzicie ten wałek? To jest wałek z nierdzewki, średnica FI65. Mam zrobić otwór 47 plus minus 1/10, bo to jest otwór tylko tyle, żeby ważniejsze, żeby był, i później tam będzie podtoczone na łożysko 52. No te średnice 52 to już są ważne. No i poprzednim razem widzieliście, robiłem nożem wytaczakiem, to znaczy, że to nie było źle, to wyszło dobrze, tylko że wyszło czasowo długo. No i teraz sobie udumałem coś takiego, że zrobię otwór FI28, później pojadę do kolegi na większą tokarkę, jak pozwoli, to nakręcimy fin i najpierw przewiercimy jeszcze wiertłem 36, a później takim małym wiertełkiem FI46. Nie wiem, czy będzie widać. Tu. FI46. Jest to wiertło firmy Werko. Kupiłem go jako używane, ale ja nie widzę, żeby ono było używane. Ono w ogóle nie ma przytartych tutaj tych piór. W ogóle nie widać śladów ostrzenia ani stępienia. No po prostu pewnie gdzieś leżało długo i nie było używane. No to czyli jestem ogólnie zadowolony. Przejdzie na raz. No nawet by pewnie na raz i przeszło, ale to nie ma znaczenia, bo lepiej jest wiercić później z dwóch stron, bo lepiej będzie woda dochodzić, chłodzenie. Także jak będziecie mieli kupywać wiertło, jeszcze się okaże, że jest firmy Werko, to polecam, kupujcie. Kiedyś kupiłem takie wiertła mniejszej średnicy. Mam średnicy od 10 tam chyba do 20. Kupiłem też jako używane i to było w jakichś 6 dobrych pieniądzach, 100 zł. Tam chyba było ze 20 różnych wierteł. Jedne właśnie były lepsze, drugie były gorsze. Co mogę powiedzieć o tych wiertach Werko? Że jak jest dobrze naszczone, to powierzchnia wychodzi jak po rozwiertaku. Także jak będzie wam coś potrzeba, to lepiej, tak jak to się mówi, wydać parę złotych i skrócić sobie czas produkcji. A prawdopodobnie to się okaże, że ja to prawdopodobnie to już robię drugą. Już kiedyś robiłem i prawdopodobnie jeszcze pewnie kiedyś może będę robił. Także wiertła firmy Werko. To są bardzo dobre wiertła, jedne z najlepszych, jak nie najlepsze. No wiadomo, że są jeszcze lepsze. Powiem tak, znalazłem wiertło firmy Festa FI45, no milimetr mniejsze, i kosztowało 360 zł. A było jeszcze wiertło jakiejś takiej firmy, nie wiem, nieznanej, ale bardzo drogie, prawie 2300. Także kupując, trzeba wszystko prześledzić. To było kupione w używanych wiertłach. Ja jestem na razie, jestem bardzo zadowolony, a teraz jeszcze będę dodatkowo zadowolony, jak ono będzie dobrze wiercić. Także piszcie w komentarzach, co myślicie, jakie są jeszcze lepsze wiertła niż to, co ja powiedziałem. No wiadomo, te nasze polskie stare też są dobre. Festa to robi, jak to powiedzieć, dwa rodzaje praktycznie wierteł, bo robi jedne tańsze, drugie droższe. No ale jakoś w kwasówce sobie też dają radę. Tak.
Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie, za łapki w górę i zapraszam na kolejne filmiki.